Cześć, jeśli, jest, jeśli projektujesz strony i masz problem z klientami lub są klienci, ale płacą, że tak powiem, te najniższe stawki i chciałbyś się dowiedzieć, jak dotrzeć do firm, dla których przykładowo 5000 fundów za stronę to jest, to jest normalna stawka, to to wideo jest właśnie dla Ciebie. Powiem Ci, co ja robię, jak to wygląda u mnie, będziesz mógł to w większość Podejrzane wszystko, będziesz mógł skopiować dosłownie u siebie i też cieszyć się współpracą z takimi klientami. Skąd pomysł na ten film? Powiem Wam, że coraz więcej projektantów stron do mnie pisze, co jest dla mnie bardzo miłe, i prosicie mnie, czy to jakiś trik, co zrobić? Dlaczego ci klienci, jak wysyłam wycenę, się nie odzywają? Dlaczego w ogóle trafiają do mnie tego typu klienci, ich w ogóle nie chcę? I prosicie mnie jakąś radę. Czasem prosicie mnie, nawet chcecie mi nawet zapłacić, żebym przygotował dla Was jakąś strategię mar marketingową. Chciałbym Wam wszystkim pomóc, ale nie jestem w stanie. Ja nie przyjmuję w zasadzie nowych klientów już od dłuższego czasu. Rzadko, rzadko po prostu kogoś przyjmuję. Bardziej, bardziej działam na klientach z polecenia, bo po prostu nie mam już dla wszystkich czasu. Ale ponieważ jesteście bliscy mojemu sercu, postanowiłem, że przygotuję dla Was właśnie ten materiał. Będzie to dosyć długi film, który pewnie będę kręcił w nawet kilka dni bo będzie to bardzo wyczerpujące dla mnie, ale zdradzę Wam, zdradzę, no powiem Wam, jak ja to robię u siebie. Myślę, że z 10 co najmniej punktów będzie na temat, co po kolei robię. Robiłem to przez wiele lat. Dużo rzeczy, które próbowałem, po prostu się nie, nie udało, więc o tym pewnie Wam nie będę mówił, ale powiem Wam, co tak naprawdę mnie zadziałało, że tacy klienci się pojawiają w moim życiu i dla nich tego typu kwoty to jest coś normalnego. I nie ma naprawdę żadnego problemu, żeby w takim budżecie sprzedawać. Nawet jak nie jesteście dużą firmą, zobaczcie, jestem jedna osoba, kilka osób mi pomaga, czy tam przy, przy pisaniu, czy przy innych rzeczach, ale tak naprawdę jestem jedną osobą, która, która potrafi sprzedawać w takim budżecie. I to bardzo fajnie funkcjonuje. Mam dużo czasu dla każdego klienta, przez to, że te stawki są wyższe, i to po prostu fajnie działa. Ale chciałbym, żebyś mi obiecał jedną rzecz. Jeżeli to zacznie u Ciebie działać to obiecaj mi, że nie obniżysz jakości usług, tylko ją poprawisz. Chciałbym, żebyś po prostu miał tych klientów za wyższe stawki, ale żebyś oferował dla nich maksymalny serwis, jaki jesteś w stanie, żebyś po prostu nie poszedł na łatwiznę, wykorzystał te kilka rzeczy, które się ode mnie po prostu dowiesz i, i mielił tych klientów w wysokim budżecie, ale robił, że tak powiem, dziadostwo. To nie, nie tędy droga. Jak ci się to uda, po prostu przykłada się do tych klientów, bo to otworzy ci drogę za chwilę do 10 tysięcy za stronę i więcej. To jest tylko kwestia czasu. Także obiecaj mi to. No i tyle. Za chwilę pierwszy punkt i zaczynamy. Aha, no i chciałbym, żebyś wiedział, że ja to stosuję wszystko u siebie i to naprawdę działa. Także jeżeli jesteś niepewny, w coś nie wierzysz, uwierz mi, że to działa. Tylko potrzebujesz troszkę pracy, żeby to wszystko wdrożyć i przede wszystkim cierpliwości i wytrwałości. Dobra. Pierwsza rzecz. Musisz zerwać z, z wizerunkiem, że jesteś projektantem stron. Może ci się to wydawać trochę dziwne, ale jeżeli Twoja oferta mówi: Hej, projektuję strony internetowe, nie wiem, w HTML, robię to tak, a nie inaczej, takie ja mam portfolio, to klient, widząc taką ofertę,. Będzie porównywał cię z wszystkimi innymi projekt, firmami, które projektują strony, bo te wszystkie firmy mają taki sam wizerunek. Mają różne rzeczy w portfolio, różne nazwy, ale to, co piszą w ofercie, jest zawsze takie same. Więc jeżeli dostajesz zapytanie, ile coś kosztuje, i odpowiadasz z jakąś tam ceną, i ta cena jest ponadprzeciętną, to klient dostaje jednocześnie inne wyceny, więc on wybierze albo średnią cenę, albo najniższą. On nie rozumie, dlaczego ma zapłacić Tobie więcej, skoro Ty też projektujesz strony internetowe. Dla niego strona internetowa to jest po prostu przedmiot, strona internetowa. Więc już dopóki będziesz miał wizerunek, że projektujesz strony, to zawsze będziesz w jakiejś tam szufladce C. Będzie Ci bardzo ciężko yy, sprzedać stronę, załóżmy, która kosztuje 5 razy więcej niż u konkurencji. Dlatego musisz zerwać z tym wizerunkiem. I teraz, jak, jak z tym zrobić, opowiem Ci w drugim punkcie. Ok, jak zarabiać z wizerunkiem? Przede wszystkim musisz przygotować odpowiednie portfolio i zmienić swoją ofertę. Tam musi być napisane, że na przykład dzięki Tobie firma zarabia więcej, dzięki Tobie dowiadują się o niej klienci szybciej. I dopiero później wymieniasz, dlaczego tak się dzieje, czyli że robisz stronę, że robisz ofertę, która lepiej działa na klientów, że robisz analizę konkurencji, szukasz tego, co tam brakuje na rynku, starasz się, żeby ta właśnie firma to miała wymyślasz pomysły na promocję, na rabaty. Wszystko to musi być w pakiecie. Czyli klient przychodzi do ciebie po stronę, ale twoja oferta, którą otrzymuje, zawiera stronę plus te wszystkie rzeczy. Jeżeli ty klientowi napiszesz, że jeżeli on chce widnieć, w, nie wiem, w Google, to potrzebuje rozbudować swoje social media. Potrzebuje tam zrobić całe sety grafik, potrzebuje tam, nie wiem, wrzucić trochę kontentu i to wszystko mu przygotujesz. To dla niego wtedy, jeżeli on będzie porównywał twoją cenę, nie wiem, 5000 funtów z tysiącem funtów, on zobaczy, dlaczego ty to oferujesz i dlaczego ma tyle zapłacić. I nie bój się, że ktoś nie ma pieniędzy, bo jeżeli on nie ma tylu pieniędzy, to zapomni o tym kliencie, niech on sobie pójdzie gdzieś indziej i to zrobi. Natomiast bardzo dużo firm ma odpowiedni budżet, natomiast nie widzi różnicy, dlaczego ma zapłacić więcej, i tutaj właśnie jest Twoja, że tak powiem, przewaga. Jeżeli ty to dokładnie wyjaśnisz, dlaczego ktoś ma zapłacić więcej, bo dostaje to, 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 bo dzięki temu otrzymuje to, 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 to wtedy będzie ci znacznie prościej wygrać, że tak powiem, jakiś konkurs na stronę, gdzie klient wysyła 10 zapytań i patrzy na wszystkie wyceny i zobaczy, że Twoja jest najwyższa, to uwierz mi, jeżeli on ma odpowiedni budżet, to weźmie najwyższą ofertę. Musisz mieć odpowiednie portfolio. Jeżeli nie masz portfolio, które pokazuje, że ty rzeczywiście zwiększasz, czy to zyski w firmie, czy ruch na stronie, cokolwiek, na, na czym zależy klientowi, jeżeli ty tego nie masz w portfolio, to klient w to nie uwierzy. Nawet jak mu napiszesz najlepszą odpowiedź w mailu, piękną ofertę, on w to nie uwierzy. Więc jak ja to zazwyczaj robię, jeżeli klient pyta o coś, to ja mu staram się pokazać realizację dokładnie w jego branży i odesłać go do. Case study, gdzie pokazuje krok po kroku, jak osiągnęliśmy to w jego branży, dokładnie co zrobiliśmy. I nie bój się, że klient to zobaczy i to nie wiem, sobie zgapi, bo klient z pieniędzmi tego nie zrobi sam on potrzebuje fachowca, który mu w tym pomoże bo klienci z pieniędzmi oni nie mają tych pieniędzy dlatego, że kombinują i nie wiem robią wszystko sami, tylko dlatego, że umieją dobrać odpowiednich ludzi do swojej firmy, dzięki którym zarabiają właśnie te pieniądze i na takich klientów musisz polować i taki klient, który zobaczy w twoim case study krok po kroku jak coś wykonałeś jakie były zyski, będzie chętny zapłacić ci taką stawkę jaką chcesz, ponieważ dla ludzi z pieniędzmi liczy się czas i oni nie chcą ryzykować swojego czasu, przykładowo miesiąca, dwóch na robienie strony z kimś, gdzie nie mają pewności, że to się uda. A żeby mieli pewność, musisz mieć to w portfolio. Jeżeli w tej chwili masz portfolio, gdzie pokazujesz finalne realizacje tylko stron, to klientowi to nic nie mówi. On nawet nie ma pojęcia, czy ty zrobiłeś zdjęcia na tej stronie, wymyśliłeś logo, czy zrobiłeś wszystko, czy napisałeś ofertę. On kompletnie tego nie rozumie, więc ty musisz mu to wszystko wyjaśnić. Jak zrobiłeś logo, nawet dlaczego jest takie logo, dlaczego są te kolory, dlaczego główny przekaz mówi to, dlaczego strona wygląda tak, a nie inaczej. Co dzięki temu przekazowi osiągnęła firma. Robisz screenshoty, nie wiem, statystyk, screenshoty pozycji w Google, screenshoty, nie wiem, nawet wiadomości jakie firma dostaje. Wszystko co Ci przychodzi do głowy, co może potwierdzić, że to wszystko odbyło się dzięki Tobie i co dzięki temu ma klient. I takich case study powinieneś mieć przynajmniej kilka. To jest naprawdę super magnes na klienta. Dobra, punkt czwarty. Nie szukaj klientów tam, gdzie robią tego wszyscy. Może się to wydawać, nie wiem, błahe i bardzo oklepane, natomiast ja widzę taki trend, że projektanci grafiki tworzą swoje portfolia tam, gdzie wszyscy inni projektanci. Przykładowo, nie wiem, Dribble, Behance, tego typu portale. Jasne, tam jest. Tam możesz mieć portfolio, natomiast żeby tam znaleźć klienta, to graniczy tam naprawdę z cudem, ponieważ tam jest cała Twoja konkurencja i dopóki nie, jest na, dopóki nie masz naprawdę wybitnego designu, to będzie Ci ciężko tam kogokolwiek znaleźć. Jest tam taki mały wytrych, że tak powiem, ponieważ te portale mają do siebie, że większość prac, które się tam publikuje jest, jest po prostu wymyślona, to nie są realne zlecenia, tylko są pięk jest piękny design, to pięknie wygląda, bardzo rzadko jest takich przyziemnych realizacji więc ewentualnie możesz tam wygrać. Projektując po prostu zwykłe klasyczne strony dla hydraulików, elektryków, kogokolwiek i wrzucać to tam, bo tam jest tego bardzo mało. Spróbuj sobie coś wyszukać, jakąś stronę, nie wiem, przeporwacki w UK, cokolwiek. Prawie nic nie znajdziesz po takich frazach, więc jeżeli klienci tam są, to oni będą takie frazy prawdopodobnie wpisywali, bo będą chcieli szukać kogoś, kto zrobił w ich branży stronę. Więc jak wrzucasz tam portfolio, opisz je dokładnie tymi branżami, to jest szansa, że ktoś cię znajdzie. Natomiast nie licz, że z tych portali będziesz miał nie wiadomo jak dużo zleceń, bo tam jest straszna konkurencja i straszna walka. Co robić? Gdzie szukać tych klientów? Powiem Ci w kolejnym punkcie. Chyba szósty, już nie pamiętam, czyli gdzie gdzie jakby się reklamować, nawet nie, nie gdzie reklamować, gdzie się udzielać w sieci, żeby znaleźć klientów. Ja wychodzę z takiego założenia, że Udzielam się tam, gdzie teoretycznie nie udziela się moja konkurencja. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli nie wiem, masz projektujesz dla nie wiem salonów fryzjerskich, to poszukaj gdzie fryzjerzy siedzą w necie i zacznij tam z nimi rozmawiać. Na takich grupach typowo branżowych mało kiedy będzie ktokolwiek, kto robi strony. Jasne, ktoś tam może się pojawić, natomiast to będzie znikoma liczba. I teraz jeżeli ty się pojawisz na takim forum i zaczniesz pomagać tym fryzjerom. Oni tam bardzo często pytają, czy nie znacie kogoś do strony, nie znacie kogoś do tego, więc ty tam zaczynasz się udzielać, pomagasz im, tylko nie sprzedajesz siebie. Broń Boże, pomagasz im. Mówisz, może zrób to. Bardzo często tam się pojawiają, że hej, mam nową stronę, co o tym myślicie? Więc dajesz tam swój feedback i żyjesz, jakby promujesz się w miejscach, nie tam, gdzie wszyscy designerzy. Masz wtedy prawie zerową, zerową yy, konkurencję, więc jest ci łatwiej się tam wypromować. I klient, który Cię tam widzi, on bardzo często będzie o Tobie pamiętał i nawet jak teraz nie potrzebuje strony, to gdzieś tam w tyle głowy będzie miał, kurczę tam jakiś tam, nie wiem, przyjemny gość zawsze doradza, więc zobaczy, co on robi i, i bardzo często można tam znaleźć klienta. A to są klienci, którzy yy, oni przez to, że jesteś specjalistą w, właśnie, nie wiem, w tym fryzjerstwie, to oni chętnie zapłacą większe pieniądze. Czy reklamować się na Facebooku, jeżeli chodzi o płatną reklamę, czy reklamować się na Google? Ja Ci powiem tak, że ja tam się nigdy nie reklamuję, dlatego, że Widzisz, przez te wszystkie lata, kiedy, kiedy projektuję design, zauważyłem coś takiego, bo kiedyś się tam reklamowałem, że z płatnej reklamy przychodzą zazwyczaj ludzie, którzy chcą najtańsze usługi. Oni zazwyczaj wybierają kilka firm z tych reklam i zapyta, wysyłamy zapytanie i na tym zazwyczaj się kończy. Dlatego ja tam się przestałem reklamować wiele lat temu i wcale nie straciłem klientów. Natomiast ja tam dalej płacę za reklamę, ale reklamuję tam swój content, reklamuję tam porady, darmowe rzeczy. Nie reklamuje tam kompletnie usług, bo to powoduje, że jeżeli ktoś ma kilka reklam, to on jeżeli na przykład napiszesz mu on szuka, nie wiem, jak zaprojektować stronę, a ty mówisz zobacz wideo, gdzie pokazuję jak coś tam zrobić, to on bardziej częściej w to kliknie i zapozna się z tobą. I on zobaczy, że to nie jest content sprzedażowy, więc być może zacznie cię śledzić i w ogóle patrzeć, co robisz, i wtedy będzie mu łatwiej podjąć decyzję, czy chce zapłacić stawkę premium u Ciebie. Dlatego ja kompletnie nie reklamuję swoich usług na płatnych miejscach, natomiast reklamuję content i ogrzewam, że tak powiem, tych ludzi, te, te lidy, które do mnie przychodzą. Aby w przyszłości ewentualnie przygotować dla nich stosowną ofertę i nigdy nie sprzedaję niczego na reklamach, bo to po prostu działa najsłabiej, przynajmniej w mojej branży. Jeżeli masz przykładowo mało rzeczy w portfolio, to yy, ja kiedyś robiłem coś takiego, że wyszukiwałem tutaj w, na moim lokalnym rynku firmy, które są dosyć znane, którymi warto byłoby się pochwalić w swoim portfolio, ale które mają bardzo słabe strony internetowe i Oferowałem im darmową wymianę, że tak powiem, tej strony. Yy, polegało to na tym, że przygotowywałem im gotowy redesign i dopiero wtedy się z nimi skontaktowałem, skontakt, pokazując im moją wizję strony. Przygotowywałem do tego film wyjaśniający, dlaczego tą stronę w taki sposób zmieniam, i dochodziło między nami do po prostu transakcji. Czy chcesz taką firmę skasować za ten redesign, czy nie? Zazwyczaj na początku chcesz to zrobić po prostu za darmo, po to, żeby mieć to w portfolio. Nie każdy pracuje za darmo, to już zależy od ciebie. Natomiast, jak przygotujesz taki gotowy redesign i wyjdziesz do firmy naprzeciw, bardzo często ona jest tym zainteresowana, bo ona nawet nie wie, że ma słabą stronę, bo ten kto ją zlecił nie miał tym pojęcia. Jak ty mu fajnie wyjaśnisz, to bardzo często się to uda. Więc. Masz prosty sposób, jak zrobić coś ciekawego w portfolio. Tylko wybierz stosowną firmę, taką, którą chętnie później możesz się zareklamować, że ty dla tej firmy pracowałeś. I najlepiej jak będzie to po prostu branża, w której chcesz tak naprawdę pracować, bo przy okazji podam, że warto precyzować się na jakieś tam, nie wiem, jedną, dwie, trzy branże i w niej działać, ponieważ będzie Wam łatwiej, jakby stworzyć wizerunek fachowca w danej branży. Jeżeli w waszym portfolio będą same realizacje w danej branży, a klient będzie was porównywał, wtedy on otrzyma wyceny z różnych firm i zobaczy, kurczę, wy się specjalizujecie w tej branży, a i macie, nie wiem, sześć realizacji i wszystkie się udały, a inna firma, znacznie tańsza przykładowo, robi wszystko, to on będzie wolał zapłacić cenę premium za to, żeby mieć fachowca. Wejście, współpracę z innymi firmami. I co mam tutaj na myśli? Zobaczcie, jeżeli znacie lub nie znacie, na przykład, nie wiem, czy to prawnika, czy to jakiegoś księgowego wybitnego, czy to jakiegoś doradcy podatkowego, kogoś, kto ma na co dzień styczność z dużymi biznesami, to warto z takim kimś się po prostu zaprzyjaźnić albo dać mu swoje usługi kompletnie za darmo w takiej ilości, żeby on po prostu o Was wszędzie mówił, czyli on nawet nie wie, że czegoś potrzebuje, a Wy cały czas wychodzicie do niego z inicjatywą. Hej, zróbmy to, zróbmy, nie wiem, nowe wizytówki, zróbmy dla Ciebie ulotki, zróbmy nowe, poprawmy logo, bo może jest już przestarzałe, zróbmy jakieś banery na social media, poprawmy to coś na stronie, zróbmy jakieś nowe rzeczy. Jeżeli Wy do takiej, że tak powiem, ważnej osoby, która ma styczność z dużymi firmami, będziecie ją tak, że tak powiem, atakować, to ona bardzo Was polubi i mimowolnie zacznie Was promować. I. Pamiętajcie, że taki klient z polecenia jest najlepszym klientem. Jeżeli uda wam się kogoś takiego znaleźć, nawet jeżeli nie znacie kompletnie nikogo, to możecie do takiej osoby zagadać, i się z nim zaprzyjaźnić, właśnie na zasadzie pracowania dla niej w dużej ilości, często, rozmowy i w pewnym momencie się po prostu staniecie, że tak powiem, dobrymi znajomymi i ta osoba będzie was polecała. A przez to, że ona ma na co dzień kontakt z fajnymi firmami. To stawki przy takich e, zleceniach z polecenia są zupełnie inne niż jak ktoś kompletnie was nie zna i was nie poleca. Także pomyśl, pomyślcie, czy nie znacie kogoś takiego i spróbujcie po prostu z nim wejść w, w jakąś taką wymianę. Wy oczywiście też możecie polecać swoich klientów, których aktualnie macie, polecać tej firmie, żeby też skorzystała, wtedy to zadziała na pewno jeszcze lepiej. Staraj się tworzyć dużo kontentu. Wiem, że to jest. Bardzo prosto powiedzieć, natomiast trudno zrobić, ale jak spróbujesz kilka razy, być może ci to wejdzie w krew i ci się spodoba. Ale co, co to daje? Jeżeli tworzysz dużo kontentu, w którym edukujesz ludzi, to robiąc to przez dłuższy czas stajesz się po prostu fachowcem. Ktoś czyta ten kontent, on zaczyna to rozumieć i ten ktoś po prostu częściej u ciebie zapłaci stawkę premium, bo on widzi, że ty się na tym wszystkim znasz, masz czas, żeby to robić, więc. Musisz też odpowiednio zarabiać. Skoro masz czas na produkcję kontentu, to rzeczywiście musisz być dobry, bo masz na to czas. Jeżeli byś nie produkował kontentu, a tylko o tym mówił, to znaczy, że masz po prostu za dużo klientów, zbyt, małej, zbyt małych stawkach i jesteś po prostu wypalony, bo nie masz czasu, żeby się rozwijać, nie masz czasu, żeby się uczyć. Natomiast jak klient widzi, że ty masz na to wszystko czas, to już to mu daje jakiś taki wizerunek ciebie, że rzeczywiście tak musi być, jak mówisz. Bo nie wiem czy wiecie, ale stworzenie jakiegoś filmiku, napisanie artykułu to pochłania godziny, godziny czasu to jest bardzo dużo czasu, więc ja zawsze też, ja nawet jak potrzebuję kogoś zatrudnić i widzę, że ten ktoś ma czas na robienie kontentu, to wiem, że on jest dobry, od razu wiem, że jest dobry w tym co robi, ponieważ kasuje odpowiednie stawki, ma mało klientów, robi dobry serwis, dzięki temu ma czas żeby się rozwijać, a pamiętajcie, że jak ktoś się rozwija, to automatycznie swoją wiedzę przykłada na swoje usługi, więc oferuje Lepszej jakości usługi, i warto zapłacić mu większą stawkę. I bardzo dużo firm zdaje sobie już tego sprawę i tak naprawdę szuka ludzi, którzy tworzą kontent do sieci, bo mają właśnie pewność, że ci ludzie wiedzą, co robią. Nie przejmuj się, że klienci u Ciebie nie kupują. Wiem, że pewnie y, ciężko ci to przełknąć, jak wysyłasz oferty i nikt do ciebie nie trafia. Natomiast jak zaczysz wysyłać oferty, które są pięciokrotnie albo dziesięciokrotnie droższe niż Twoje aktualne. Tylko pamiętaj: przygotuj się najpierw do tego, przygotuj portfolio. Musisz zrealizować te wszystkie rzeczy, o których ci mówiłem. To jeżeli, zobacz, dostaniesz, nie wiem, w miesiącu 10 zapytań o pracę i wyślesz 10 ofert i te wszystkie będą przykładowo za 5000 funtów, a nie za 500, to zobacz, wystarczy ci na te 10 ofert jedna zgoda, żeby już przyzwoicie zarobić. A jak wysyłasz ofertę za 500 funtów, to zobacz ile musisz tych klientów, ile ich musi wskoczyć, żeby coś tam zarobić. Dlatego nie przejmuj się. Nawet jak nie masz przez miesiąc żadnej odpowiedzi pozytywnej, to kontynuuj drugi miesiąc, trzeci. To wszystko przez to, że skasujesz więcej za projekt, to nie musisz tak mieć dużo klientów, bo po prostu pieniądze i tak się będą zgadzały. A jak nie ma ruchu, to po prostu twórz wtedy content, twórz content, promuj się jak tylko możesz, wykorzystaj ten czas. Nie siedź na Netflixie i czekaj, aż ktoś zadzwoni, tylko twórz rzeczy. Nie ma klientów? To rób rzeczy za darmo. Zagadaj do firmy, popraw im stronę, rozwijaj się. Każdy nowy projekt spowoduje, że czegoś nowego się uczysz i masz kolejny materiał do portfolio. Jeżeli jesteś kompletnie bez kasy, no to wiadomo, musisz jakiś tych klientów mielić, ale staraj się to robić tak, żeby odkładać jakąś górkę. Jak już odłożysz, nie wiem, na miesiąc, dwa, trzy do przodu jakiś budżet, to wtedy zrezygnuj kompletnie z niskich wycen i od razu przejdź na wyższy pułap, twórz content, bądź cierpliwy i zobaczysz, że to zadziała. I jeszcze taka, e, taki dodatek, nie musisz być wcale jakimś wybitnym grafikiem czy projektantem. Ja robię bardzo słabą grafikę w stosunku do wielu firm. Wiem o tym, że mam dużo braków. Jak widzę swoje projekty, czasem po pół roku to aż mi głupie, że ja to wypuściłem. Ale pamiętaj, że dla klienta nie liczy się jakość grafiki, liczy się to, co on dzięki Twojej pracy zyska. Nawet jak będzie miał najbrzydszą stronę, ale klienci będą tam kupować i będą do niego dzwonić, to on będzie chciał taką właśnie brzydką stronę, bo to działa. Także. Nie martw się, że masz za słabe portfolio, bardziej kieruj się w tym w przekazie, bardziej ucz się marketingu, sprzedaży, tak, żeby tym firmom jak najlepiej pomóc. Bo o to w tym wszystkim chodzi: nie chodzi o piękny design, czyli jak idziesz na dribble i widzisz tam, ja tam wchodzę, to aż po prostu łapię depresję, jakie ludzie robią piękne rzeczy. Ale co z tego? To nie jest na co dzień potrzebne. Okej, okay, dla swojego ego coś tam wyrzucają, super, ale Klient, dla klienta liczy się tak naprawdę, co dzięki temu będzie miał, i w tym kierunku musisz budować portfolio, cały swój wizerunek. Daj sobie, nie wiem, 3, 6, 12 miesięcy, zobaczysz, że zaczną się pojawiać klienci z większym portfelem i wszystko zacznie się fajnie kręcić i będziesz po prostu coraz bardziej kochał to, co robisz. Dobra, to tyle. Było nieskładnie, ale, ale zawsze jak jest jakiś taki fascynujący dla mnie temat, to za bardzo jestem podniecony tym, co mówię. Nie będę tego montował, nie o to w tym chodzi. Wyszło jak wyszło, jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Będę super wdzięczny, jeżeli to popchniesz dalej i pomożesz, być może to pomoże jeszcze większej liczby projektantów. Jak coś z tego wdrożysz, daj mi znać, Stary, jak usłyszę, nie wiem, po pół roku, że to zadziałało, to będzie dla mnie no, super nagroda, że komuś to pomogło, także to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Bye bye, hej.